Rozmowa na 96 FM. Ważne sprawy Zielonej Góry. Komentarze, opinie, dyskusje. Od poniedziałku do piątku o 9.30. Dzień dobry Maciej Noskowicz. witam w rozmowie na 96 fm jesteśmy w Index TV i oczywiście na portalu w Zielonej dzisiaj Państwa i moim gościem posłanka Koalicji Obywatelskiej Elżbieta Polak. witam Panią bardzo serdecznie. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. No i jednocześnie kandydatka do Europarlamentu, wybory już y, za kilka dni, w najbliższą niedzielę. Po co Ostatnia pani... prosta. O no właśnie, po co Pani jako obecnej posłance Europarlamentu, dlaczego zdecydowała się Pani kandydować? Obecnie jestem posłanką Sejmu, nie, nie Europarlamentu. No tak, posłanka Sejmu kandyduje do Europarlamentu. Wielu tak, uh -huh. posłów kandyduje. Zwłaszcza ci, którzy uzyskali dobry wynik. Także tutaj nie było mm, dyskusji, jeżeli chodzi o region Lubuski. W wyborach do Sejmu uzyskałam się te ponad 78 tysięcy głosów, więc to y, przesądziło. Y, premier Donald Tusk y, układał listy właśnie w taki sposób, żeby. To osoby zaufania publicznego, które miały wysokie poparcie, ale również lojalne, i takie, które mają zdecydowane poglądy, bo te wybory są bardzo ważne dla Polski. Jesteśmy w tej chwili można powiedzieć, w stanie wojny, tak? Wciąż na Wschodzie jest olbrzymie zagrożenie naszego bezpieczeństwa. Idziemy więc z hasłem do Europy bezpieczna Polska w Unii Europejskiej i ważne jest żebyśmy mieli większość, tak, żeby żeby uzyskać poparcie też dla Polski, chociażby w takich projektach jak Tarcza Wschód. No właśnie chciałam o to zapytać, i o tych wyborach do europarlamentu chciałam porozmawiać pani główny krąg zainteresowań to bezpieczeństwo, to zdrowie, co dla pani jako kandydatki do europarlamentu jest najważniejsze, jeżeli chodzi o te wybory za kilka dni. No zdecydowanie to są wartości Zachodu, to jest kultura Zachodu, to jest wybór pomiędzy Zachodem a Wschodem. Największą wartością Unii Europejskiej jest pokój, który no, niestety utraciliśmy. Nic, to pokazuje, że nic nie jest dane raz na zawsze. Dlatego najważniejsze jest w tej chwili bezpieczeństwo i obronność, czyli integracja Unii Europejskiej. O to musimy zadbać. Jeżeli będzie unia 27 państw zintegrowana, będzie silna i wtedy mamy pewność, że się obronimy, że nikt na nas nie napadnie. Tak właśnie w sobotę tłumaczyłam dzieciom, że lubimy się bawić na podwórku w grupie, tak? Sąsiadów, dzieci sąsiadów, bo jeżeli jest nas na tym podwórku dużo, więc jak przyjdzie, jesteśmy razem po pierwsze, jak przyjdzie jakiś łobuz Albo chuligan, to go pogonimy, poradzimy sobie. I tak właśnie jest w Unii Europejskiej, taka jest idea, ale oczywiście to jest numer jeden, tak? to jest priorytet na tą kadencję, ale wciąż jest sprawa migracji do uregulowania. Rada Europy przyjęła pakt migracyjny, ale trzeba go wprowadzić. Wciąż jest problem z ubóstwem, z nierównością. Czyli wyrównanie szans dla wszystkich krajów członkowskich, uporanie się z problemem migracji i wciąż dla nas ważne tutaj w Polsce są fundusze europejskie. O tych funduszach i o kwestii Unii Europejskiej chciałbym porozmawiać, natomiast na ile Zielony Ład i debata, tak to nazwijmy, wokół Zielonego Ładu może. Zdominować jeszcze te ostatnie dni kampanii do Europarlamentu. Czy to jest na tyle istotna sprawa dzisiaj, Pani zdaniem, że ona może jeszcze w tych ostatnich dniach być taką narracją polityczną? Widzę, że tak. Jest istotna, ponieważ rolnicy wyszli na ulicę. To był protest nie tylko w Polsce, w całej Europie. Jak widać, ta grupa społeczna poczuła się najbardziej obciążona, bo gdy przeszliśmy do szczegółów, Wyszli na ulicę, tak, protestowali. Donald Tusk spotkał się z rolnikami na Podkarpaciu, w Jasiące, wysłuchał ich i wprowadził w życie te postulaty, które zgłosili. Chodziło o ugorowanie, zwolnienie z ugorowania, bo to 4, chodziło o 4%. Wprowadzenie również e, 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 obniżenia tak w standardach e, rolnictwa udziału pestycydów, nawozów sztucznych i rozłożenie tego na raty. Chodzi przede wszystkim o to, żeby rozłożyć to w czasie. Bo trzeba przypomnieć, co tak naprawdę jest celem Zielonego Ładu. To jest bardzo dobra strategia dla nas wszystkich. No tak, dbamy o klimat i o środowisko, Oczywiście. Tak? to jest idea, tak? natomiast diabłutki w szczegółach. Tak? To jest osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku. To jest między innymi program z pola na stół. Wszystkim nam zależy, żeby jeść zdrową żywność, żeby żyć w zdrowym środowisku, w zdrowym klimacie, więc powinniśmy się starać, żeby ta idea Zielonego Ładu została wprowadzona. Przypomnę, że to premier Mateusz Morawiecki przyjął program dla Polski, właśnie w takim kształcie, który okazało się, że rolnikom polskim się nie podoba. A Janusz Wojciechowski promował Zielony Ład na spodach w tle e, chyba z żółtym rzepakiem. Można to sprawdzić, bo Ale są takie e, zdjęcia rzeczywiście. PiS zakłamuje tą rzeczywistość, wprowadza opinię publiczną w błąd. To Prawo i Sprawiedliwość wprowadziło do tej dyskusji w kampanii do Europarlamentu sprawę Zielonego Ładu. Myślą, chyba że mówiąc słowami Kurskiego, ciemny naród kupi, ale my pamiętamy, bardzo dobrze pamiętamy, kto przyjął program, kto go promował. Należy ten program realizować, ale to w jakim kształcie i w jakich terminach, o tym już decyduje krajo, decydują kraje członkowskie. 78 tysięcy głosów otrzymała Pani w październiku, jeszcze wrócę do tych wyborów do Polskiego Sejmu. Teraz decyduje się Pani kandydować do Europarlamentu. Czy to jest uczciwe wobec wyborców, którzy na panią głosowali? Ja przeglądałem również media społecznościowe Pani i są również głosy związane z takimi wątpliwościami, że zagłosowałem czy zagłosowałem na Panią, a teraz Pani sobie chce uciec do Brukseli. Jak nie, Pani nie, na to nie, nie, nigdzie nie uciekam. W tej chwili jestem y, posłanką w Sejmie. I również, jeżeli zdobędę ten mandat, to będę też posłanką w Europarlamencie. Zadania są bardzo podobne, to są wybory, jak powiedziałam na początku, bardzo ważne y, dla Polski. Mamy już stabilizację w Sejmie, rządzi koalicja 15 października. I premier powierzył mi nowe zadanie. Nikt w regionie lubuskim nie uzyskał tak dużego poparcia, a zależy nam na tym, żeby lubuskie miało swojego europosła. Jest to trudne, ponieważ jesteśmy w okręgu numer 13 razem z zachodniopomorskim. Województwo zachodniopomorskie jest dwa razy większe od lubuskiego, ma dwa razy więcej wyborców, więc zdobycie mandatu dla lubuskiego jest bardzo trudne. To się udało, raz pamiętam. Dla, ym, posła zasady, dla posła coś. zasady z koalicji mhm. obywatelskiej. A, A liczą te... Państwo na to, że będzie ile tych mandatów. Prawa i Sprawiedliwości tutaj? też Dokładnie. Była, tak, był ten mandat, ale była wtedy wysoka frekwencja, bo w tych wyborach. Liczy się bardzo frekwencja, dlatego też apelujemy do mieszkańców o udział w tych wyborach. Wiemy, że niedawno były do Sejmu, były wybory samorządowe, w których też wszyscy byliśmy aktywni. Ja również ciężko pracowałam w tym czasie, żeby jak najwięcej osób z Koalicji Obywatelskiej zdobyło mandat. Wygraliśmy Zieloną Górę i mocno w to wierzę, że również dzięki naszemu zaangażowaniu i wystawieniu też dobrych, Kandydatów, uda nam się zdobyć większość w Parlamencie Europejskim po to, żeby zdecydować, żeby zrealizować te nasze ide idee, z którymi idziemy na sztandarach. Ale na jaki wynik Państwo tu liczą? Pani liczy tutaj w tym okręgu domaczyć. No, liczymy na dwa mandaty. E, oczywiście, żeby zwyciężać, e, trzeba wierzyć, że można. Więc ja też staram się być bardzo zaangażowana, spotykam się z mieszkańcami. To nie jest tylko w mediach społecznościowych praca, ona musi być widoczna, chociaż niektórzy mi mówią, że, że to jest niepotrzebne, bo wszyscy mnie znają w regionie lubuskim. 15 lat pracy w zarządzie, 13 na stanowisku marszałka, często byłam obecna wśród y, zwykłych ludzi. Organizowałam często takie wydarzenia, bo czuję się samorządowcem i wiem, że w ten sposób się buduje wspólnotę. Ale kampania wyborcza to też obowiązek przedstawić mieszkańcom właśnie priorytety, cele, z jakimi się idzie do Europy i jaki program będziemy realizować. Więc obronność. Tarcza wschód potrzebuje wsparcia. My przeznaczyliśmy w ramach naszego budżetu 10 miliardów złotych, ale to może być kwota niewystarczająca, ponieważ jest to granica nie tylko Polski z Białorusią, ale NATO. Więc liczymy na to, że Unia Europejska, że Sojusz NATO pomoże nam w skutecznym zabezpieczeniu kraju. Elżbieta Polak, naszym gościem, posłanka Koalicji Obywatelskiej. Stawiamy kropkę na antenie, ale rozmawiamy w dalszym ciągu w mediach społecznościowych. Chciałem się zapytać, pani poseł, mhm. czy podjęłaby pani jeszcze raz kilka miesięcy temu taką decyzję i y, kandydowała do Sejmu? Z pani perspektywy to był dobry polityczny ruch, czy wręcz przeciwnie, dzisiaj sobie pani myśli, a, mogłam być dalej w samorządzie? Na, no, samorząd, samorząd to jest moja pasja. Całe życie pracowałam w samorządzie, ale w dalszym ciągu, w Sejmie, realizuję te same postulaty, z którymi Y, zmagałam się i starałam się zrealizować w samorządzie. Y, Myśleliśmy w wyborach 15 października przede wszystkim po to, my, mówię my, my, samorządowcy, bo bardzo dużo samorządowców kandydowało, po to, żeby wygrać z pisem, po to, żeby wprowadzić praworządność, wolne media i niezależne sądy. To były y, y, idee o olbrzymim znaczeniu dla przyszłości Polski, naszych dzieci, naszych wnuków i trzeba było się z tym zmierzyć, dlatego zdecydowałam się wyjść z mojej strefy komfortu, było mi już bardzo dobrze, tak, w samorządzie mogłam zarządzać po ciemku, tak? po omacku, wiedziałam doskonale, że musi być plan, strategia, w jaki sposób to się realizuje, zresztą widać co udało się w tym czasie zrobić. Także to nie tylko mój wybór, to jest nie tylko moja decyzja. Ale sprawczość jest w samorządzie, nie ukrywajmy, a w Sejmie jest pani jedną z wielu posłanek. Czy nie brakuje takiej decyzyjności, sprawczości? No bo taki, tom... takie, są, takie są gdzieś tam sugestie, tak. prawda, że no jest pani gdzieś tam w którymś szeregu Platformy czy Koalicji Obywatelskiej, jednak marszałek może bardzo dużo tak naprawdę, bo ma realną władzę w regionie. Czy tego pani nie brakuje? No tak bardzo często spotykam się właśnie z taką tezą. Ela byłaś królową Lubuskiego, po co ci to? Jesteś tutaj tylko jedna z tych 460 posłów. Sejm też ma moc sprawczą i chcemy to przywrócić. Sprawczość tego Sejmu widać już, jak realizujemy konkrety. Jestem w gronie 50 ponad samorządowców, którzy też w, poszli do sejmu na pierwszej linii frontu i przede wszystkim reprezentujemy samorząd. E, już udało się przyjąć ustawę, nasz projekt, e, nasza inicjatywa, e, która polega na tym, że w przypadku tak jak e, ja poszłam do sejmu, e, czy też e, innej przyczyny, gdy e, e, marszałek, prezydent przestaje rządzić, wojewoda wtedy wyznaczał komisarza. Więc już to się zmieniło. Będzie wtedy funkcję marszałka czy prezydenta będzie pełnić zastępca. To jest uregulowanie w kodeksie wyborczym. Wiele innych ustaw, a przede wszystkim zmiana finansowania samorządu po polskim ładzie to jest konieczność. Zorganizowaliśmy niedawno 27 maja taki kongres polskich samorządów w sejmie. Gdzie minister finansów zapewnił nas, że od przyszłego roku, od 1 stycznia, będzie już obowiązywał transparentny, przewidywalny, nowy system finansowania dochodów samorządu. Chcemy przywrócić przede wszystkim decentralizację, oddać samorządom to, co zabrał PiS, i sprawić, żeby samorządy mogły faktycznie samo się rządzić. To jest zasada konstytucyjna. I swoboda działania samorządów, swoboda podejmowania decyzji na tym polega, ale trzeba wzmocnić samorządy. I my taką funkcję w Sejmie wykonujemy w tej chwili. Wspieramy również równość szans. Zorganizowaliśmy niedawno też Kongres Kobiet. Ja w dalszym ciągu działam w parlamentarnym zespole do spraw kobiet, w Komisji Samorządu i w Komisji Zdrowia, bo też przez 15 lat nadzorowałam zdrowie i wiem jak jeszcze wiele w tym zakresie mamy do zrobienia, żeby poprawić dostępność do ochrony zdrowia. Znaczy Powiem tak. Ty, tych obszarów jest dużo i y, moglibyśmy długo y, jeszcze rozmawiać, a czas nas goni. A ja chciałem zapytać o wykorzystanie środków unijnych, bo zawsze była Pani blisko jako marszałek kwestii związanych ze środkami europejskimi. Bardzo mało czasu ma Polska, a w tym nasz region. Chociażby jeżeli chodzi o środki KPO, do 2026 roku do połowy trzeba wykorzystać te środki. I pytam tutaj swoich gości, mm. czy nie ma tutaj wątpliwości, że Polska zdąży po prostu? Y, jak z Pani perspektywy to wszystko wygląda? Uważam, że tak, nie potrzebujemy wydłużenia terminu, moim zdaniem, ponieważ oczekiwaliśmy tych środków i przede wszystkim trzeba postawić na samorządy. My jesteśmy bardzo dobrze do tego przygotowani. Przypomnę, że w ciągu tylko tych 20 lat obecności Polski w Unii Europejskiej Lubuskie dostało 22 miliardy złotych. Z powodzeniem zainwestowaliśmy te środki, widać gołym okiem, chociażby w Zielonej Górze, jak zyskał szpital. Powstał kierunek lekarski dzięki temu, że zbudowaliśmy infrastrukturę: Centrum Zdrowia Matki i Dziecka, Termomodernizacja, Instytut Patomorfologii, Parki Naukowo-Technologiczne, Teatr Lalek. Lista jest bardzo długa, choćby strójka jeszcze, tak. Infrastruktura, ale też y, szkolenia y, dla szkół zawodowych, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Samorządy mają gotowe projekty. Ja też zostawiłam w Urzędzie Marszałkowskim gotowy projekt na budowę. Budynku pasywnego, energooszczędnego z pozwoleniem na budowę już w tej chwili po zmianie prezydenta i ten projekt bardzo szybko można sfinansować z krajowego planu odbudowy. To są pieniądze bardzo długo oczekiwane. Opóźniły się mamy dopiero pierwszą zaliczkę 27 miliardów złotych. Na czasu coraz mniej Więc przecież tak naprawdę. wystarczy sięgnąć po projekty samorządów zrefundować koszty poniesione, bo już niektóre z tych projektów powstały, na przykład mhm. Park Technologii Kosmicznych, zbudowaliśmy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, ścieżki rowerowe, też wiele ścieżek powstało, więc można zrefundować te projekty, które w ciągu ostatnich trzech lat zrealizowaliśmy i sfinansować te, które są gotowe z pozwoleniem na budowę i mogą być bardzo szybko zrealizowane. Pani mówi bardzo dużo o roli regionów, o roli samorządu. Z Pani perspektywy, jak Pani patrzy na zarząd województwa lubuskiego i Marcina Jabłońskiego, bardzo trudno było utworzyć w regionie lubuskim koalicję. Przyglądała się Pani pewnie temu. Czy to Panią zaskoczyło, czy wręcz przeciwnie spodziewała się Pani, że no, mogą być takie tarcia wewnątrzkoalicyjne? Tak, ale się udało i gratuluję marszałkowi i zarządowi. Trochę to trwało. Widzimy też na scenie krajowej, tak, jakie są też tarcia. Każda partia ma swój program. Nie jest to łatwe. Rozmawialiśmy też wcześniej, tak? chwilę przed wizją, że, że ja też miałam w zarządzie naprawdę sześć partii niby trzy partie w koalicji, ale jeszcze frakcje wewnątrz. I y, każdy miał swój punkt widzenia. Więc, żeby to pogodzić, potrzebny jest dialog, rozmowa, i, i wtedy ten konsensus jest możliwy y, do osiągnięcia. Y, zwłaszcza jeżeli z wszystkie strony są zaangażowane, a w to nie wątpię, że wszystkich, y, wszystkie partie demokratyczne łączy troska, tak o dobro wspólne. O, tą wspólnotę samorządową, o to, żeby jak najszybciej zrealizować y, projekty, y, które mamy przygotowane samorząd Może... wojewódzki ma strategię rozwoju i krok po, krok po kroku tę strategię realizuje? Czy Marcin Abłoński będzie miał łatwiej? Y, no bo jest władza koalicji obywatelskiej, właściwie koalicji 15 października na każdym szczeblu. Czy trudniej y, Pani zdaniem, y, z Pani perspektywy, żeby realizować te projekty? Mogę to ocenić z mojego doświadczenia, ponieważ też miałam okazję wtedy pełnić funkcję marszałka, gdy rządziła Platforma Obywatelska z PSL-em i łatwiej jest wtedy sprawować taką funkcję w terenie. Szef regionu ma wtedy dostęp do ministrów, możemy współpracować. Bardzo sobie ceniłam współpracę z minister Elżbietą Bieńkowską, gdzie pamiętam, gdy zaczęłam pełnić funkcję jeszcze wicemarszałka i nadzorowałam program regionalny, który był bardzo opóźniony. Byliśmy na 16 miejscu wtedy w Polsce. Był kryzys finansowy. Pamięta pan, jak? W Stanach Zjednoczonych, na przykład, banki uzyskały pomoc finansową z budżetu państwa, a u nas wystarczyło, że uwolniliśmy te środki, ten kapitał europejski i mogliśmy zaliczkować beneficjentów. Czyli firmy, instytucje, które uzyskały wsparcie z funduszy europejskich, dostawały 95% awansem. Środki poszły szybko na rynek, ale to dzięki współpracy samorządu z rządem z tej samej partii. Także jestem pewna, że będzie łatwiej. Osiem lat, gdy pełniłam funkcję marszałka, w tym czasie, gdy rządził PiS, były to piekielnie trudne czasy. Już nie powiem o y, nieustannym, nieustannej próbie odwołania marszałka, przejęcia samorządu, ale ten y, przede wszystkim hejt. Propaganda, dezinformacja, wprowadzało to dużo zamieszania. To był też skok na finanse samorządów. Pieniądze nasze, które miały służyć mieszkańcom, były odbierane, a to premier Morawiecki sam decydował podpisem, co należy zrobić w konkretnym regionie czy w konkretnym samorządzie, a nie na tym polega samorząd. Politycz, polityczne życie zweryfikuje, co będzie dalej pod państwa rządami, tak naprawdę. Elżbieta Polak, posłanka Koalicji Obywatelskiej, kandydatka do Europarlamentu, była naszym gościem. Bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w naszym studiu. Dziękuję panu, dziękuję państwu. Dziękujemy bardzo i zapraszamy jutro o stałej porze, czyli o 9.30. Maciej Noskowicz, do zobaczenia, do usłyszenia. Rozmowa na 96FM. Ważne sprawy Zielonej Góry. Komentarze, opinie, dyskusje. Od poniedziałku do piątku o 9.30.